Okej, moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, gramy dzisiaj ponownie oczywiście w Moonlighter. No i tak sobie teraz patrzę na te przedmioty, które mamy, bo to są wszystkie przedmioty, jakie tu w ogóle mieliśmy. I z pewnością chcę zobaczyć sobie, za ile my sprzedawaliśmy ostatnimi czasy. Czekaj, to było z Golema, tak? Rilet z Dorun? My go mieliśmy? Czekajcie, chcę sobie zrobić najtańsze. Blusz nie sprzedawaliśmy, 5 było za zgryzokamień. Osełki nie sprzedawaliśmy, sztabka żelaza. Tam pamiętam było coś za drogo. Chyba za 100 próbowaliśmy sprzedać, czy za 150 było za drogo. Wodna sfera 110 było git. Soczewka 150 było za drogo. Czyli myślę, że jednak tak ze 130-120 będzie git. Więc soczewki sobie od razu poprawimy, bo to soczewka jest. Ja dałem za tanio tutaj ewidentnie. Więc soczewkę już mamy. I tu były chyba jeszcze soczewki. Tak, dobrze pamiętam. To daliśmy chyba za 50 i bardzo tego żałowałem. Czy dobrze mówię? Czy ja dobrze mówię? Golemy. Tam to sprzedawaliśmy za 50 chyba. Tak, 50 to było aż za dużo. Ja bym dał za stówkę. Myślę, żeby było spoko. 150 to jest za miecz dobrze. 150 za... Właśnie, 150 i 250. To widzę, że stówka przebitki była. Lampa wodna, tej chyba nie mieliśmy. Tkanina stówka też było za tanio, więc 150 myślę, że będzie spoko. O ile mamy jakieś tkaniny. Mamy tkaniny, czy nie mamy tkanin? Weźmy sobie jeszcze to przy okazji. I myślę, że na razie starczy. Dodatkowo wezmę sobie 3 potki na wyprawę. I tak, soczewkę sobie dorzucimy tu. Jest 240. I żeby nie zapomnieć, że tutaj ta cena jest zbyt niska, damy sobie od razu na stówkę. I to i tak musimy niestety zostawić. To musimy zostawić. Dobra, idziemy do lochu, kochani. Idziemy do lochu, ale zanim jeszcze wyjdziemy do lochu, to ja bym sobie chciał coś ulepszyć. I chciałbym może zainwestować w sklep. 8000 inwestycji. Ten dodatek umożliwia kupcom dekorowanie swojego sklepu, aby przyciągnąć klientów, dając też więcej miejsca na przedmioty. Czyli tak jak widzimy, tutaj zostaje nam dodane, czy zostają nam dodane 4 stoiska. Tu jest aż 8. Tanie pudło zniżkowe. Przedmioty z tego pudła zostaną sprzedane ze zniżką 85%. A czy ja wiem, czy to takie spoko? Tak średnio. Żelazna kasa. Ta użyteczna kasa zachęca klientów do wydawania o 10% więcej podczas płacenia. Wygodne łóżko, które zapewnia podróżnikom dodatkowe zdrowie z rana. I mała skrzynka. A co jeżeli chodzi o właśnie miasto? Zmęczony sprzedawaniem lochu, wrzuć to i odwiedź le sprzedawcę, u którego znajdziesz najlepsze przedmioty w całej Rnioce. Ja bym jednak kupił kuźnię wulkana. To jest za 500. Kupmy to. No i mamy kuźnię. Le kuźnia. Dobra, to jest też za 500, też sobie kupmy. Mamy dwa kolejne dodatkowe budynki. I tam było chyba za 5000 w mieście. Da się jeszcze... nie da się ulepszyć. 5500 nawet. No nie, ja bym sobie to zostawił. Zobaczmy, czy mamy coś do kupienia w kuźni. Andrzej. Hej, ty jesteś Will, prawda? Ten, który poprosił o moją kuźnię. Jestem Andrzej, mistrz młota i kowadła. Jeśli szukasz pancerza i broni, kuźnia wulkana to właściwe miejsce. Receptura 4000... Kurwa, drogi jesteś, typie, ale to jest pancerz.
8 mobilności plus 30 HP. I widzę, że... Ej. Mielibyśmy na to. Czyli tutaj, zdobywając to wszystko, mamy możliwość ulepszenia swojego ekwipunku. Wielkie miecze. Czyli możemy sobie... Świetnie, możemy sobie tutaj bez problemu zrobić nowe bronie. Rękawice. Włócznie. Wielki miecz. No, to jest coś, co w sumie by nam się przydało, ale jedyne, co nas stać w sumie, to na pancerz. I to też taki tankowaty. Tu jest niby mniej HP, ale trochę więcej mobilności. Na bossy byłoby to spoko... Tu jest jeszcze więcej tego. Wow! Plus 50 minus 8. Tu jest jeszcze więcej. Ale minus niestety agility. Ja bym wiedział, to bym tego nie sprzedawał. Najpierw bym się dorobił lepszego sprzętu. A tak niestety. Tu już niestety nie ma też więcej. Plus 40, ale to jest 4000 złota. Dobra, na razie sobie odpuszczamy to. Na razie sobie to odpuszczamy. A może jakieś miksturki? Zobaczmy, co tam w ogóle mamy do dyspozycji w naszym nowym budynku. Eris. O, klient. Wybacz, ta książka strasznie mnie wciągnęła. No więc, jestem Eris, tkaczka i twórczyni mikstur. Wpadnij do drewnianej czapy, poświeżą porcję eliksirów i zakręć. Co chcesz dzisiaj skonstruować? Zaklinanie. Możemy też enchantować. Kurde. O, cześć, ta książka jest świetna. Co mogę dla ciebie zrobić? Mikstury. A tu nie jest nic potrzebne? Tylko kasa? Tak, tylko jest znacznie tańsza. Ej, fajne. 118. 831 groda, dobra. Miksturki sobie mogę porobić. No, miksturki się przydają i to bardzo. Tylko tak, mamy w tej chwili za dużo tych mikstur, ewidentnie. Tak, można stakować ich tylko po 5. Czyli mamy dychę mikstur. Ja bym sobie te mikstury jeszcze zostawił tylko w ekwipunku i idziemy od razu na nasze lochy. Lochy połochy. A rozumiem, że miksturki również możemy sprzedawać, prawda? Tak. Ja coś chciałbym zobaczyć w sumie, bo nie wiem, czy nie uda mi się zbugować tej gry, ale... Ale to zobaczymy dopiero rano. Zobaczymy dopiero rano, bo mam pewien ciekawy plan. Nie wiem, czy to mi się uda, ale korci. Korci jak cholera. Ej, bo on chyba miał coś do powiedzenia, czy nie? Zobaczymy. Miał wykrzyknik nad głową. Czy obok głowy. Chcesz ulepszyć swój ekwipunek Will? Nie, jeśli po prostu wykrzyknik pokazuje, że jest to NPC, który ma nam coś do zaoferowania. Jak mniemam. Dobra, bo ja za daleko poleciałem. To jest tu. To jest tutaj. Loading. Cały czas mi się mylą klawisze. Co chwilę mi się mylą klawisze. Ojej. Kurde, nie! Spadłem. No ale dobra, nic się nie stało. Cóż to jest, starożytny garnek? Damy radę to jakoś umieścić. Jest jajo latającego golema dodatkowo. Dobra, bierzemy.
Serio, ale ten klawisz to mógłby być w innym miejscu. Na obronę. Ups. Dobra. O. Dobra, mamy to. Mamy to, mamy to. A nie wiem, czy warto rozwalać te stoły, czy nie. I serio, zauważyłem, że ta gra naprawdę po jakimś czasie, czyli wiem, że to jest normalne w sumie, ale zaczyna się robić łatwiejsza dla takiego normalnego. No więc tak, zaatakowała mnie dziś żywa skała, to czytaliśmy. To czytaliśmy, więc luz. No tak, tu są jakieś dodatki, ale ich chyba nie mogę brać. Nie, niestety. Te pierwsze poziomy nawet nie są takie trudne. Jak mamy mikstury, to już w ogóle. Bo nawet takie rzeczy, jak już wiemy, jak się je bije, to naprawdę jest po prostu przyjemność. Tyk. Nic nie tracimy nawet. Tkaninka i pozostałości. Świetnie, bierzemy wszystko. Uuu. Dobra. On się nie przesuwa. Pyk. Mamy itemaski. Au. Au, 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 au. Nie, 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 zostaw mnie. Won, gnojku. Kryt 50 wpadł, wow. O, wow. Ale mi zawalił. Czy ja nie miałem potek? No miałem potki. No właśnie, ja miałem potki. No i mam tu miotu teraz. Wspinaj? Co? Znalazłem jakieś ukryte pomieszczenie. O kurde. No elegancko. Czyli są tu sekrety. Są tu sekrety. Czyli nie zawsze spadanie jest złe. Nie zawsze spadanie jest złe. No ale oczywiście nie będę spadł, nie wiadomo kiedy. Nie wiadomo jak. Siadło. Gitarka. Mamy to. Jest martwy, dobra. Otwieramy skrzyneczkę. Co my tu mamy? Efekt klątwy blokuje jeden przyległy przedmiot. A ten blokuje jeden też przyległy i ten też przyległy. Po powrocie do miasta zniszczy jeden przedmiot w wskazanym kierunku. To nas nie boli w teorii. Tylko coś musimy zostawić w tej chwili. Wiecie co, ja bym to śmiało sprzedał. Patyki też wątpię, żeby były jakoś bardzo potrzebne. Co to w ogóle jest? Kryształ. Tylko... W jaki sposób blokuje jeden przedmiot? Bo ja nie wiem. Nie rozumiem trochę, jak działa... To musi być na jednym poziomie, na dole. Dobra, zróbmy to w ten sposób. I tu damy to. Tu postawimy to. Normalnie cały czas musimy operować tym ekwipunkiem.
I to też musi być w górnym, tylko tak. To możemy zrobić w ten sposób. Czemu? Lewy albo prawy? Teraz sobie taki pierdolnik tu zrobię. Nie da się tego zestokować, rozumiem. No szkoda. Dobra. I tak, to jest za piątkę, więc to też nam nie jest potrzebne. Przynajmniej nie na razie. Au, 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 au. Dobra, mam cię, gnojku. Co to jest? Mikstura zdrowia. Fajno. Fajniutko. Tylko tak, ten kryształ widzę, że nam się tutaj użył. Gdzie jest ta podka? Czy my podki możemy nosić jak ludzie? Znaczy, oczywiście, że możemy. Tylko ja nie wiedziałem o tym. Pewnie krzyczyliście do monitora, co? Na 100% krzyczeliście. Jeszcze jeden slot mamy wolny. Możemy wziąć to, co chcieliśmy w sumie. Upsi, upsi. No dobra, tylko tak. Teraz już nie mamy w ogóle miejsca. Nie mamy miejsca, musimy coś wywalić. O, to się połączyło świetnie. To się wszystko pięknie połączyło. Ale nadal tego miejsca nie ma. Tkanka roślinna. Niby to Jenny możemy zostawić. Zostawić, sprzedać. No to było dosyć wartościowe, więc... Dobra. I to chyba to płynne życie też było wartościowe, z tego co pamiętam. Prawda czy nieprawda? Będzie to gdzieś tu? Nie na sprzedaż. Może to nie jest ten biom, może to jest ten... Tak, to jest ten biom. Tkanka roślinna, nie wiadomo. Mocne liście, nie wiadomo, bo się chyba nie sprzedały jeszcze. Esencja jest za 200. I to tak na luzie. To jest za 400. To jest za 400. Ja to bierę. Choćbym się miał zesrać, to ja to bierę. Osełka. Nie wiem, po ile jest osełka i w sumie mało mnie to obchodzi w tej chwili. Kryształ spadł. Uratowałeś kryształ. Bym cię nie zabijał. Aha. I tak go zabrałeś. Rozumiem. Rozumiem, na jakiej zasadzie teraz działasz. I ty też, gnoju, zabrałeś to, ale tamtego już nie odzyskaliśmy. Kapuje, kapuje. Tego też już nie odzyskamy. No trudno. Ale wiecie co, możemy to posprzedawać. Ja wiem, że za jakąś małą... nieistotną sumę, ale... Pytanie, czy jak coś wyrzucimy, to to znika, czy nie? Dobra. W sumie kij z tym. W sumie kij z tym. Serio, podoba mi się ta gierka, o dziwo. Taki naprawdę, no... elegancko przypomina mi Isaaca. The Binding of Isaac. Bo to nie było... A, bo to nie tu. Było w prawo jeszcze. To było jeszcze w prawo. I teraz w górę dopiero. Ale tu widzę jeszcze jedną rzecz, z której nic nie wypadło. Nawet dwie rzeczy. Dwie wazy. I z tej już wypadło, ale nie mamy miejsca na to. Nie mamy na to miejsca. Wód, coś taniego chyba.
Za mały ekwipunek. Za maluteńki ekwipunek. Dajcie mnie większy ekwipunek. A że ja nie widziałem tutaj tego przejścia? Dziwne. A nie, widziałem to przejście. To był secret. To był secret. Czyli co? To już wszystko? Nie, to jest jeszcze na górę jedno wejście. Było tu? Tak, to było tu. Dobra. Tych prętów nawet nie możemy zabierać. O! Dobra, tu jeszcze trochę towaru było. To pewnie o tych narzędziach nadal? Tak. Ewidentnie. Więc jak ma zieloną bramówkę, znaczy, że możemy się uleczyć. Czy to jakoś widać, że powoli znika, czy nie widać? To będzie boss. Ało, ało. Kurde, normalnie teraz na easy go rozwaliliśmy. Tylko patrzcie, ile my sprzętu zostawimy. Ile my zostawimy tego sprzętu? Lampa wodna. Nie wiem, po ile to kurde wszystko chodzi. To jest ten biały kamień. Biały kamień, pamiętam, że był drogi. Prawda czy nieprawda? Oszukuję. 250 za sztukę. Ale zbrojona stal też była droga. 300 za sztukę. Dobra. Niech będzie to w ten sposób. Czy ja mogę coś wyrzucić? Nie mogę. O! To było po 300, prawda? No nie mamy wyboru, musimy to chyba zostawić. Musimy to chyba zostawić. Jak tutaj sobie zwiększyć ekwipunek, to ja nie wiem. Au, jebał. No dawaj. Ty kurwa co, Robocop? O, tu cię mogę tłuc. Ty jesteś easy, jak się ciebie ogólnie pozna, to jesteś easy. No i są też te runy. Już nauczyłem się przynajmniej o tyle dobrze. 324, no sporo to kosztowało. Nauczyłem się, chciałem powiedzieć, trzymać kilka przedmiotów naraz. Ale widzę, że chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze nie. Mam z tym ewidentne problemy jeszcze. No sprzedajmy to, no. Trochę kasy przynajmniej wpadło. No ale nie mamy miejsca. Wracamy. Już coraz lepiej, coraz naprawdę lepiej. Nie wiem, czy możemy w jakiś sposób się ulepszać. To mnie bardzo... W ogóle właśnie, co tutaj jest? Sprawdź. Latający golem, przeznaczony do zbierania materiałów i naprawiania za ich pomocą innych golemów. Ale co to jest? Jakaś nasza farma? Dobra, no zróbmy to. Co, nie mogę tego postawić? Moonlighter. Dobra, czy my możemy się jakoś wyposażyć teraz? Dobrze dziś wyglądasz, Willu. Co mogę dla ciebie zrobić?
Ja coś mogę ciekawego sobie teraz założyć. No i nic teraz nie jesteś, rozumiem, tak? To znaczy, nie, stać nas na wszystko w sumie prawie. 8 plus 30. No to samo to i to. Wzmacniona bandana. Tylko tak, czy tu są... Tu są różne elementy garderoby. Bandana to rozumiem, że będzie na głowę. No raczej. Raczej na głowę. To tak, patrzcie, tu mamy teoretycznie do wzięcia te rzeczy. Zaczepka i żelazo też. Więc teraz teoretycznie, tylko teoretycznie, możemy zrobić naprawdę wiele fajnych rzeczy. Żelazny hełm, bandama. Napierśnik i buty. No nie, napierśników jest więcej i buty. Plus 20. Plus 40 minus 8. 30 plus 8. Ale czy nam w sumie ta mobilność jest tak potrzebna? Szczerze nie wiem. To jest tylko plus 8. A 1,270, a 360 to jest 90 punktów różnicy. To jest dużo. To jest bardzo dużo. Możemy prawie sobie ulepszyć tarczę, ale ja tak, z tarczy w ogóle nie korzystam. Nic, a nic nie korzystam z tarczy. The Broken Sword tutaj. Możemy zrobić włócznie. Rękawice. Znaczy rękawice są dobre, 20 obrań do, od ataku. Tarcza też ma 20, tu jest potem 50 i 40. No tu jest 62 albo 50. No jest różnica. Też 20, tu 15. Ja bym wolał chyba ten wielki miecz, ale nie mamy niestety tego, co bym chciał. Więc tak, robimy w sposób adekwatny. Idziemy na takiego pseudotanka. Plus 40, tak. Plus 50. To jest plus 40. Pięćdziesiąt pięć. Właśnie, ale to jest bardzo drogie. Ale jednak jest 140 punktów, dobra. Żelazny hełm, tak? Ewentualnie stalowy hełm. Bo trzy rzeczy są. A minus 8. Czemu tu już mam odblokowane to wszystko? Czy się... ja chyba nie mam hełmu. Nie mam hełmu, to czemu mi to tak pokazuje? No dobra. To robimy sobie stalowy... żelazny hełm, przepraszam. Tak. 4000 mi zabrał za to. Czy ja już sobie to zaekwipowałem? Nie, nie zaekwipowałem sobie. To sobie teraz ekwipujemy to. W ten sposób mamy 140 HP. Widzę, że tu mamy jeszcze jakieś pierścionki i tym podobne, więc to też na pewno będziemy próbowali sobie ulepszyć. Sklep. To było za 8000. Dobra, idziemy teraz ogarniać sklep. Musimy dosyć sporo kasy zarobić. I tak, to na pewno sobie... To było za 50. Damy sobie teraz za... 100? To była ostatnia cena? Kurde, nie pamiętam. Nie pamiętam. Golem. Sprzedałem za 50. Nawet 150 można dać. Albo 130, o. Otwieramy shopa. Racza. No nie to. I na pewno, ale to na pewno będę chciał upgrade'ować nie tarczę, tylko co innego. To oczywiście nadal za tanio. Co, nie podoba ci się? Drogo. Za stówę drogo. 50. Czyli żelazo nie jest warte swojej ceny.
To już przynajmniej to będę wiedział. Wodna sfera. Co 20 jest za dużo. Czyli 100. No i te liście też są jeszcze za tanie. Te liście są ewidentnie za tanie. Tylko które to były? Mocne liście. 150 za mało. No i git, fajnie. Cieszę się, że wam się to podoba. Na pewno będę chciał się pozbyć tego żelaza, mam go za dużo. I dużo go też wypada. Czekajcie. Zrobił pyk, pyk. I właśnie, też jedną rzecz chcę jeszcze zobaczyć, ale to dopiero, kurde, zrobimy to dopiero potem. W następnym odcinku pewnie. Dycha. I dycha. Za drogo? Po 50 jest za drogo, naprawdę? Wszystko? Śmieszne. To jest śmieszne. Za drogo? No wy sobie teraz chyba jaja ze mnie robicie, co? Wy sobie ze mnie jaja robicie ewidentnie. O, ten wziął. Ale pewnie będzie na minusie. Tak, niski. Reputacja niska. Do góry i chowaj. Tkaninka to nam się przyda na pewno. W sumie tą stal możemy sprzedać. Ona i tak dosyć sporo dropi, więc na luzie. Potrzebujemy dużo, dużo kasy. A jednak to kosztuje sporo, bo po 300 za sztukę. 1500, kolejne 1500. Wydajemy. 4600. Chciałbym tego sklepikarza odblokować. Za piątkę przynajmniej. Dobra, moi drodzy, ale to już w następnym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się widzimy w następnym odcinku z Moonlighter. Trzymajcie się, hej hej!